Hej kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Często dostaję od Was wiadomości z takim pytaniem: jak znaleźć w naszych czasach kobiecą kobietę? Niby to wydaje się jakby oczywiste, że kobiety powinny takie być, a jednak teraz coraz rzadziej można to spotkać. Teraz od razu wyjaśnię, o co w ogóle chodzi. W czym w ogóle jest problem? Na przykład stoimy na przystanku, idzie grupka dziewczyn, albo stoi też grupka dziewczyn i strasznie przeklinają, aż uszy bolą. Spojrzysz się w drugą stronę, załóżmy też idzie grupka dziewczyn. Jak one są ubrane? Bardzo często są ubrane bardzo podobnie jak chłopacy. Czyli takie szerokie spodnie, wielkie bluzy. I od razu powiem, ja nie mam nic do tego, żeby czasem się tak ubrać, ale chodzi mi o to, że widzimy to na co dzień. Raczej takich kobiecych strojów, typowo kobiecych, to nie wiem, trzeba by poszukać gdzieś może na Starym Mieście, ktoś będzie szedł taki wyszykowany bardziej, ale na co dzień tego coraz mniej. Dostaję takie wiadomości od Was. Stwierdziłam, że nagram taki filmik właśnie jak zadbać o kobiecość. Co można zrobić, żeby wyeksponować swoją kobiecość? Teraz zaczynamy nowy rok, to może też warto jakieś zmiany wprowadzić. Pierwsza sprawa to wspomniane sukienki. Podczas świąt, teraz na święta, spotkaliśmy się oczywiście z babcią i babcia powiedziała coś takiego, że kiedyś ona w życiu nie założyłaby spodni, że większość dziewczyn, jak babcia chyba powiedziała, że wszystkie dziewczyny chodziły w sukienkach. W babci środowisku widocznie tak było. Faktycznie niewielka liczba, jakaś niewielka część dziewczyn nosiła spodnie. Myślę, że naprawdę warto byłoby do tego wrócić. Ja akurat bardzo lubię sukienki, lubię je wybierać, lubię je sobie też dopasowywać, w której lepiej się czuję, szukać kolor, fason, tak dalej. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że kobieta w sukience inaczej porusza się niż kobieta w spodniach. Bardziej z gracją, z wdziękiem. Ja na początku bardzo się zdziwiłam, jak to usłyszałam. Stwierdziłam, że sama postaram się to zaobserwować i się zgadzam z tym. Jest coś takiego, też po sobie zobaczyłam, że jakby automatycznie inaczej się ruszasz. Druga sprawa to naturalność. O niej bardzo często się mówi, a jednak też na co dzień jak się patrzy, to bardzo wiele osób ma takie wręcz przekolorowane, przerysowane makijaże. Przecież na Instagramie różne takie mody, że tak powiem, weszły. Można właśnie na tym portalu to zaobserwować. 13-latki, 14-latki, czasem już 12-latki mają takie makijaże, że można by się naprawdę pomylić, pomyśleć, że mają 25 lat. Rozmawiałam z różnymi chłopakami i oni faktycznie mówią, że ta naturalność jest w cenie, że lepiej wygląda dziewczyna bez makijażu, albo przynajmniej w lekkim makijażu, niż w takim mocnym. Pamiętam, jak kiedyś bardzo się zdziwiłam, jak to usłyszałam. Wspomniane wulgaryzmy. Kobieta z klasą, taka, która jest faktycznie kobieca, też dba o swój język, o poprawność, ale też właśnie, żeby wyeliminować te brzydkie, ludzie mówią, grubiańskie słowa, które bardzo często w ogóle do niej nie pasują. O kobiecość też warto zadbać w ten sposób. To, co mamy wewnątrz, na zewnątrz wychodzi. Czyli zadbajmy o siebie, zadbajmy o swoją psychikę, myśli, wnętrze. Gdy człowiek jest spokojny i szczęśliwy, od razu to widać na zewnątrz. Jestem teraz w trakcie lektury Warto mimo wszystko. Jest to wywiad Rzeka z Anną Dymną. Powiem Wam, że bardzo zainteresowało mnie to i tak zaintrygowało, zaciekawiło to, co Anna Dymna mówi o narzekaniu. Że to zabiera nam siły, że bardzo wiele osób teraz ciągle narzeka. I to jest prawda. Widzę to po sobie, widzę to po wszystkich dookoła w sumie, jak dużo narzekamy. Lepiej skupić się na działaniu. I też warto się więcej uśmiechać, uśmiech bardzo dużo też daje. Mamy te niepewne czasy, jest dużo różnych przykrości, cierpienia, trudności i jakbyśmy się więcej uśmiechali, cieszyli, byli bardziej radośni, od razu łatwiej wszystkim by się żyło. Ale o tę radość oczywiście też trzeba zadbać, trzeba ją pielęgnować. Na kobiecość oczywiście składa się też delikatność, ciepło i serdeczność, warto rozwijać w sobie te cechy. Kolejna sprawa to czystość. Zadbajmy o nasze relacje, o to, z kim się umawiamy, z kim przebywamy, kto z kim przestaje, takim się staje, faktycznie jest coś w tym. O czekaniu do ślubu, o korzyściach płynących z tego jest cała playlista na moim kanale, także od razu Was zapraszam. Warto starać się też nauczyć przyjmować komplementy. Wielu z nas ma taki problem, że ktoś mówi nam coś miłego, ojej, ale masz ładne włosy, ale masz ładną sukienkę albo coś tam. I my zaraz takie, o dzięki, a ty masz ładne to i to na przykład, albo mi się podoba u ciebie to i to. I wiadomo, bardzo miłe jest to, jak też chcemy komuś coś takiego powiedzieć, ale nierzadko jest to trochę wymuszone. Tylko dlatego, że ktoś nam coś powiedział. Myślę, że taka kobieta, która właśnie dba o swoją kobiecość, też nie zazdrości innym dziewczynom. To też myślę, że jest spory problem obecnie. Wiele dziewczyn zazdrości sobie nie tylko jakichś, nie wiem, ubrań,
nie wiem, sposobu, stylu zachowania, sposobu bycia. Teraz wiele osób zazdrości sobie na przykład profilu na Instagramie, bo jest dużo lajków, dużo obserwujących. To jest głupie. Trzeba zadbać o siebie w taki sposób, rozwijać się, działać, żebyśmy czuły się dobrze same ze sobą. Żebyśmy nie patrzyły na to, co ktoś robi, tylko zajmij się swoim działaniem, ty się rozwijaj. Wtedy też możesz inspirować innych. Też bardzo ważna sprawa, uważaj z alkoholem. Ja na przykład nie wyobrażam sobie kobiety z klasą, kobiety, która faktycznie dba o swoją kobiecość i się upija na różnych imprezach na przykład. To byłoby żenujące. Kolejna sprawa, to jest myślę, że jeden z najważniejszych tutaj punktów. Kobieca, wartościowa kobieta jest silna Bogiem. Być może kojarzycie ten słynny fragment Biblii z Księgi Przysłów. Niewiastę dzielną, któż znajdzie, jej wartość przewyższa perły. I pod koniec, kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zostańcie ze mną, zostawcie subika, komentarz i łapkę. Widzimy się wkrótce i pozdrawiam Was wszystkich jeszcze raz. Szczęśliwego Nowego Roku.